Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Euromaniaków. Do euro zostało nieco ponad 2 miesiące. My ostatnio rozmawialiśmy o obrońcach, o bramkarzach, później w kolejnym odcinku rozmawialiśmy o pomocnikach, a dzisiaj logicznie przechodzimy do napadu. Zanim zaczniemy, zapraszamy Was na naszego Facebooka, YouTube'a, Spotify, także na Instagrama. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Możecie też nas wspierać przez portal Patronite. No i co, zaczynamy. Napastników na szczęście, czy na szczęście jest mniej do omówienia, bo jest to pozycja, na której nie grasz tylu graczy. Ale warto porozmawiać o tym naszym napadzie, myślę, bo jest, mimo że tych nazwisk nie jest za dużo, to jest sporo znaków zapytania odnośnie tego, jak możemy tych napastników rotować i jak możemy ich wystawiać. Oczywistą oczywistością jest to, że Robert Lewandowski będzie grać jako podstawowy zawodnik, zresztą jest kapitanem naszej kadry narodowej. Lewandowski, który w tym meczu, w tym sezonie 36 bramek i 6 asyst. No to jest piorunujący wynik, bo aby uzbierać takie liczby w lidze, wystarczyło mu tylko 26 meczy, więc tak naprawdę no, raczej niespotykane liczby wśród normalnych napastników. Możemy go na pewno wywyższyć. Zresztą wygrał w zeszłym roku, znaczy zdobył nagrodę najlepszego piłkarza na świecie za zeszły rok. W tym sezonie może być ciężej, bo Bayern odpadł z Ligi Mistrzów z PSG. Natomiast no, na pewno Robert Lewandowski jest jednym z najjaśniejszych punktów naszej reprezentacji i zawsze tak było i myślę, że na tym Euro też tak będzie. Rola Lewandowskiego w reprezentacji no jest mimo wszystko trochę inna niż jego rola w Bayernie Monachium. Też ma innych zawodników wokół siebie, bo oczywiście on w Bayernie, to nawet Paulo Souza mówił po meczu, że on też schodzi po piłkę, też powiedzmy bierze udział w pewnym sensie w rozgrywaniu, chociaż to jest bardziej wyciąganie obrońców i później powrót do tej swojej strefy, czyli okolic 16 metra. Natomiast on tam ma jednak na skrzydłach takich zawodników, którzy w trakcie meczu dostarczą mu co najmniej kilka piłek na wykończenie, i oczywiście on do tego dokłada swoje niesamowite ustawienie i to, że się potrafi znaleźć w każdej sytuacji. Ale jednak ta, no zawsze może mieć pewność, że tych piłek dostanie co najmniej kilka. W reprezentacji ta jego rola się zmienia. W reprezentacji ta jego rola to jest jednak dużo większa odpowiedzialność za układ całej gry. No też na pewno dużo większą uwagę skupiają na nim obrońcy drużyny przeciwnej, No tak. bo jednak wiele razy w eliminacjach, czy to do Mistrzostw Europy, czy do Mistrzostw Świata, możemy zauważyć to, jak Robert Lewandowski jest często faulowany, albo podwajany, czy nawet potrajany w kryciu. No i no, mnie to osobiście Znaczy, nie dziwi. No ta jego rola, to jest logiczne, że no, jeśli grasz w Bayernie Monachium, w którym masz tak naprawdę same gwiazdy, to ciężko obrońcom się skupić wyłącznie na nim, a w momencie, kiedy przyjeżdża do kogoś reprezentacja Polski, to Robert Lewandowski zawsze jest tym najjaśniejszym punktem, niezależnie od formy innych graczy, i zawsze ta uwaga będzie skupiona przede wszystkim na nim, co oczywiście też można w pewien sposób wykorzystać, prawda? Prawda. Lewandowski Lewandowskim, ale kto obok Lewandowskiego? Czy my będziemy grać dwójką napastników, czy trójką, czy piątką napastników, tego nie wiemy. Natomiast wydaje mi się, że drugim takim wyborem trenera Paulo Sousy na ten moment powinien być Arkadiusz Milik. Powinien być Arkadiusz Milik i trochę, wiesz co, mnie to troszeczkę smuci, że jeszcze nie tak dawno mieliśmy, no właśnie wydawałoby się, że problem dobrobytu, w tym sensie, że mieliśmy trzech napastników, założenie było takie, że na pewno nie będziemy nimi grać wszystkimi w jednym i tym samym momencie, więc pojawiało się pytanie, kto ma usiąść. No oczywiście lewy był nie do ruszenia, więc kwestia sporna między Milikiem a piątkiem. I teraz, no też to jest sytuacja dynamiczna, no przecież jeszcze parę miesięcy temu wszyscy się martwili o Milika, bo dawno go nikt nie widział na boisku, ale teraz przyszedł do Marsylii i niezależnie od tego, co się mówi, czy to jest, nie wiem, słabszy klub od chociażby Napoli, no niekoniecznie, bo to jest jednak też klub z wielką historią, mają trochę słabszy sezon, ale oni też co roku są w czubie tabeli. Znaczy to jest klub, który ma tam problemy wewnątrz klubu i jakieś niesnaski między zarządem. Natomiast no na pewno Arkadiusz Milik
poszedł do nowej drużyny, do nowej ligi i pokazał, że w piłkę umie grać, umie zdobywać bramki. W 12 meczach 5 bramek na jego koncie. Nie jest to piorunujący wynik, natomiast jest to, no, są to bardzo solidne liczby jak na napastnika. Wystarczy dać mu grać. Też to nie jest tak, że ktośkolwiek miał wątpliwości co do jego umiejętności, tylko właśnie problem pojawiał się z tym, że no, jeśli on nie ma minut na boisku, w ogóle go nie widzimy, to też ciężko później. Znaczy, jest to trochę dziwne, kiedy taki zawodnik stanowiłby o sile kadry. Tak nie powinno być i dlatego wszyscy mieli nadzieję na to, żeby Milik zaczął grać gdzieś. Bo gdybyśmy mieli zarówno Milika, jak i Grosickiego, którzy na przykład mieliby grać w podstawowym składzie, no nie świadczyłoby to dobrze o naszej kadrze. Mimo wszystko, że dwóch zawodników nie grających w ogóle w swoim klubie stanowiłoby podstawową, grałoby w podstawowej jedenastce. Dlatego no ja się cieszę z tego transferu mimo wszystko. Nie wiem, czy Arkadiusz Milik będzie zmieniał znowu klub w lato. Teraz jest to, ma to mniejsze znaczenie. Najważniejsze, że gra regularnie i te bramki zdobywa i też pokazuje, że tą jakość cały czas ma. No ta zmiana klubu na pewno była spowodowana tym, że oczywistym było, że w Napoli nie zagra, a potrzebował minut po to, aby pojechać na Euro i pojechać w bardzo dobrej dyspozycji na to Euro. Tak, żeby trener go powołał i tak, żeby mógł grać po prostu w wyjściowej jedenastce. I jak na razie Milik w Marsylii się odnalazł z tego, co widzimy na meczach. Dogaduje się z partnerami, czy to z Dimitrijem Payetem, czy to z Tauwinem, czy innymi zawodnikami. Natomiast Piątek, który gra w Hercie Berlin, w tym sezonie nie wygląda już tak dobrze. Tak, no ten transfer też był taki, że widzieliśmy, że ta jego forma ze Włoch już ma się ku końcowi. Ten jego prime time taki, powiedzmy chwilowy, mam nadzieję oczywiście, No że był. wróci do tej formy. No, Krzysztof Piątek był w takim gazie wtedy, że po prostu co weekend było oczywistą oczywistością, że będziemy słyszeć pio, pio, pio. Tak, no był to piękny moment w jego karierze i też życzę, żeby, mam nadzieję, że wróci do solidnego klubu europejskiego, bo wierzę, że go na to stać. On też jeszcze ma czas, jeszcze nie jest aż tak stary. Ale ten transfer, no, zmienił się trener wtedy, kiedy on przyszedł. Tak, on przyszedł do innego trenera, teraz prowadzi ich jeszcze inny szkoleniowiec. Przyszedł też nowy napastnik, z którym on tam ma rywalizować. I no, mimo że gra w zasadzie w każdym meczu, to jednak tylko 15 meczów rozegrał od pierwszej minuty. Te statystyki możesz przypomnieć, 6 ile? bramek i 2 6 asysty bramek w i 2. 29 meczach. Krzysztof Piątek to też jest napastnik o konkretnej charakterystyce. On się, no, będzie znajdował w polu karnym, ale to nie jest zawodnik, który pomoże w rozegraniu i też dobrze to było widać na ostatnim zgrupowaniu, bo wszedł w meczu z Węgrami, gdzie właśnie my atakowaliśmy i byliśmy cały czas blisko pola karnego i on strzelił bramkę raptem po 3 minutach po wejściu i stwarzał to zagrożenie. Natomiast z kolei z Anglią, gdzie graliśmy w zasadzie głównie na swojej połowie, tak naprawdę Krzysztofa Piątka widzieliśmy raz, kiedy poszedł dobrze na piłkę od Zielińskiego, ale był na spalony. I to był jedyny moment, kiedy go widzieliśmy. Krzysztof Piątek ze swoim stylem gry trochę przypomina mi Van Nistelrooya, może bym powiedział, dlatego że Van Nistelrooy był zawodnikiem, który nie strzelał bramek zza pola karnego. Nie pamiętam ostatniej bramki Krzysztofa Piątka też zza pola karnego. Jeszcze chyba z Milanu. Jeszcze tak, możliwe, możliwe, Tam wtedy strzelił ale taką piękną bramkę właśnie chyba w samo okienko z takiej bardzo trudnej. Chociaż nawet nie wiem, czy to i tak nie było z pola karnego, ale mniejsza z tym. To nieważne. W każdym razie Krzysztof Piątek jest zawodnikiem, który w polu karnym dobrze się odnajduje, natomiast poza tym polem karnym może być ciężko i tak naprawdę no w tym sezonie nie pokazuje pełni swoich możliwości, no bo pełnię swoich możliwości pokazał grając we Włoszech. Wiemy, że stać go na dużo więcej, ale czy on reprezentacji się przypadkiem też nie przyda na Euro? Myślę, Przyda że się się na przyda na pewno. pewno. On zresztą w Hercie gra taką rolę Jokera trochę, rolę zmiennika i często wchodzi na boisko gdzieś na ostatnie minuty, a też wchodząc z ławki zdobył kilka bramek w tym sezonie, więc zresztą w meczu z Węgrami też wszedł z ławki około 60 minucie, czy tam 50, no i strzelił tą pierwszą bramkę dla naszej reprezentacji. Do formacji jeszcze dzisiaj wrócimy. Myślę, że warto się na chwilę zatrzymać na temacie czwartego napastnika,
który najprawdopodobniej pojedzie na to Euro i raczej pojedziemy czwórką właśnie zawodników tych najbardziej ofensywnych. Na ostatnim zgrupowaniu był to Karol Świderski, który zaliczył udany debiut, jakby nie patrzeć, gol z Andorą. I później dosyć odważnie Paulo Sousa go wypuścił w meczu z Anglią. Tam moim zdaniem zdecydowanie zawiódł. Nie mam też o to do niego pretensji, bo to był mecz wielkiej wagi. Miał na sobie dużą odpowiedzialność, miał być może za trudne dla niego zadanie w tym momencie. No ale właśnie, może warto pomyśleć nad tym, czy jest jakaś alternatywa w tym momencie dla Karola Świderskiego na wyjechanie na Euro. Nazwisk jest kilka, które mi przychodzą na myśl. Jeżeli spojrzymy za ocean, to tam mamy chociażby naszych napastników grających w MLS. Jarosław Niezgoda czy Adam Adam Buksa. Buksa, tak? Natomiast z MLS-em jest taki problem, to co rozmawialiśmy zresztą przed odcinkiem, z MLS-em jest taki problem, że oni w tym momencie zaczynają nowy sezon, a jest tak naprawdę maj, więc... Czy oni, jeżeli mieliby pojechać na Euro, to byliby w środku swojego sezonu? To tak dziwnie, prawda? I tam sezon w MLS-ie w Ameryce skończył się dość niedawno. Buxa zaliczył 7 bramek, zdobył 7 bramek, miał jedną asystę. W tym sezonie jedna bramka, w tym nowym Znaczy dość sezonie. niedawno, oni właśnie, to jest warto powiedzieć, bo może nie wszyscy wiemy, że właśnie MLS ma taki dosyć ciekawy układ. Oni skończyli sezon pod koniec roku i mieli tak naprawdę 4 miesiące praktycznie Tak, to nawet nie bez wiedziałem, gry w wiesz. piłkę, także to jest, no to jest to utrudnienie, prawda, zarówno dla tych zawodników w kontekście reprezentacji, bo oni tam nie jechali będąc podstawowymi zawodnikami naszej kadry, tylko chcieli też tą dobrą grą w MLS-ie pewnie do tej reprezentacji się dostać, ale znaczy Paulo Sousa na pewno te mecze ogląda w MLS-ie, tych napastników na pewno w jakiś sposób sprawdzał, ale jednak sam fakt, że właśnie jest to bardzo odległa liga, też zupełnie inna środowiskowo, może powodować to, że na razie ich nie bierze pod uwagę i też możemy to zrozumieć, bo tego czasu jest na tyle mało, że takie eksperymenty teraz byłyby bardzo ryzykowne, dlatego ja się nie dziwię, że powołał Karola Świderskiego na to ostatnie zgrupowanie. Też się nie dziwię. Natomiast oprócz zawodników w MLS-ie mamy jeszcze kilka nazwisk, które przychodzą mi na myśl. Pytanie, czy to są nazwiska, które są tak. Czy to są piłkarze, którzy są w takiej dyspozycji jak Świderski, czy jednak są słabsi? Do tego może przejdziemy dalej. Na początku, może przejdziemy później. Natomiast mamy Dawida Kownackiego, który był kapitanem naszej młodzieżowej reprezentacji U21. No, ale niestety Dawid Kownacki nie ma ostatnio dobrego czasu. W tym momencie w Fortunie Düsseldorf w 25 meczach zagrał na 31 możliwych. Zaliczył 6 bramek i 6 asyst. Natomiast po tym zawodniku spodziewano się dużo, dużo więcej i przepowiadano mu dużo lepszą karierę, dlatego że on już w wieku 16 bądź 17 lat debiutował w Lechu Poznań i później grał w każdym meczu. A wtedy jeszcze nie było przepisu młodzieżowca. No tak, jego kariera potoczyła się trochę inaczej niż myślę, że większość z nas sądziła, co nie zmienia faktu, że jest to zawodnik, który też już nawet w dorosłej reprezentacji zdążył się pokazać. Także pod kątem Euro, mimo wszystko, myślę, że to jest tak naprawdę kandydat numer dwa, sam fakt, że był zresztą w szerokiej kadrze, prawda? Zgadza się. I jeszcze jedno nazwisko, które mi przychodzi do głowy, kiedy oglądam polską ekstraklasę, to jest zawodnik, no może już nie młody, ale jednak też z pewnym doświadczeniem, nawet jeśli niekoniecznie wielkim w reprezentacji, to jednak po prostu doświadczeniem na poziomie, znaczy doświadczeniem w grze, Jakub Świerczuk. Bo to jest zawodnik o dużej inteligencji piłkarskiej i nie wiem, czy na czwartego taki człowiek też by się nie przydał, ale znowu. Problem czasu. Jest mało czasu na to, żeby tych zawodników sprawdzić. No tak, też rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku. Czy Ekstraklasa jest odpowiednią ligą do tego, aby później grać w wyjściowej jedenastce, czy nawet schodzić z ławki, ale żeby grać w reprezentacji Polski? No, ciężko jest to stwierdzić. Jedno jest pewne, no Jakub Świerczok w tym sezonie na pewno pokazał, że jest bardzo solidnym zawodnikiem. Zresztą jego 14 bramek i 2 asysty w tym sezonie to potwierdzają. No, Piast nie miał początku najlepszego, natomiast finalnie z tego sezonu wyszedł z twarzą. Tak, cały czas są jeszcze w walce o europejskie puchary na ten moment, kiedy nagrywamy ten odcinek.
I no cóż, jeśli chodzi o napastników, no. Ja mam jeszcze tylko dwa nazwiska, które chciałbym tutaj przytoczyć. No. Szybko je powiem. Mariusz Stępiński, który gra w Lecce. No ale myślę, że to jest taki już bardzo daleki wybór. To jeżeli kilku innych byłoby tutaj wymienionych przez nas kontuzjowanych, to może wtedy To dopiero jest trener by Serie się B, zdecydował. powiedzmy, tak? Bo Tak, może to nie jest Serie każdy B, wie. bo Mariusz Stępiński jest wypożyczony do Lecce. Z Hellas Z Verona. Hellasu Verona, tak. Mamy jeszcze Kamila Wilczka, który gra w duńskiej Ekstraklasie. W Kopenhadze teraz. W tym momencie w Kopenhadze zagrał 23 mecze na 28 możliwych, 9 bramek i 1 asysta. No, Kamil Wilczek wcześniej brylował w lidze duńskiej w Brøndby i to tam święcił, znaczy to tam zdobywał najwięcej bramek. Natomiast na pewno jest to zawodnik, który gwarantuje dwucyfrową liczbę goli w sezonie. I to jest niezmienna zasada, która już od kilku lat się powtarza. No tak, ale mamy za mało czasu, żeby tych wszystkich zawodników testować, więc myślę, że nawet Paulo Sousa pójdzie na już coś, co sprawdzą. Także ja myślę, że raczej albo Karol Świderski, ewentualnie jeszcze Kownacki. Oczywiście dużo powiedzą nam te sparingi. I ostatnia rzecz, o której wiesz co, mówiłeś o tej, że Ekstraklasa, też to my mówiliśmy, że duże pytanie, czy Ekstraklasa to jest Odpowiedni liga na, poziom. tak, na tyle mocna, że w ogóle można stamtąd brać reprezentantów. Ale to jest też jednak konieczność, bo jeśli nie będziemy szukać w ogóle reprezentantów z Polski, no to te różnice będą się robić jeszcze większe i no szczerze, to byłby wstyd, gdybyśmy nie mieli żadnego reprezentanta z rodzimej ligi, nieważne jak słaba byłaby ta liga. To no wyobraź sobie sytuację, że na Euro nie jedzie żaden człowiek z Ekstraklasy. No, to by było tak naprawdę przykre dla nas Polaków, ja myślę. Przykre by było, ale też. Oczywiście nie możemy brać ich na siłę, to też nie o to chodzi. Ale ja wierzę, że są zawodnicy wystarczająco jakościowi. Zresztą po ostatnich powołaniach możemy tak Ja powiedzieć. bardzo liczę na tych młodych. Bardzo liczę na tych młodych z Ekstraklasy, jak właśnie Sliszcz, Kozłowski, Kowalczyk. Kowalczyk, wielu, wielu innych jeszcze, którzy może dostaną to powołanie. Więc liczę na to, że trener Paulo Sousa właśnie powoła Sliszcza i Kozłowskiego. To takie dwa moje ulubione nazwiska, powiedzmy, jeżeli chodzi o tę kwestię. No myślę, że trener Paulo Sousa tutaj oprócz. Znaczy myślę, że tutaj trener Paulo Sousa postawi na Lewandowskiego, Milika i Piątka w napadzie, plus dobierze jeszcze jednego. Czy to będzie Karol Świderski? Zobaczymy. Jeżeli Świderski zostanie powołany na najbliższe mecze towarzyskie, no to znaczy, że na pewno pojedzie też na Euro. Może tak być, może tak być. Faktycznie już wielu zmian nie będzie. No mówiąc o kadrze, trzeba powiedzieć, że zwiększyła się liczba zawodników, którzy na Euro pojadą, bo będzie ich 26, a nie pierwotnie 20, jak pierwotnie miało być 23. Co znaczy, że będziemy mieli po prostu więcej graczy. No i właśnie, ostatnio na zgrupowanie pojechało 27 zawodników, więc na dobrą sprawę można by jednego wykluczyć i już tą 26 pojechać. Czy tak się stanie, twoim zdaniem? Myślę, że Czy pojawi się jeszcze jakieś nazwisko, którego w włoskiej kadrze nie było? pojawi się nazwisko jeszcze jedno, dlatego że jednak cały czas myślę o Tomaszu Kędziory z Kędziorze. linii Kędziorze, tak, z linii defensywnej. To jest chyba Czy taki ktoś największy znak jeszcze? zapytania, Tak, to jest nie? największy znak zapytania, ale wiesz, jeżeli on wchodzi do reprezentacji, to wtedy już odpadają dwa nazwiska z tych, co były na ostatnim zgrupowaniu. No tak, no wiesz, Sebastian Kowalczyk nie zadebiutował, więc możliwe, że on też nie pojedzie. Oczywiście dużo, dużo nam powiedzą te sparingi, po raz kolejny to mówię, więc też nie ma chyba sensu się teraz, nie wiadomo jak nad tym rozwijać, tak? Produkować na temat tej teorii, co może być, co nie, bo myślę, że sam Paulo Sousa ma najwięcej wątpliwości i pytań i analizuje tę sytuację teraz i będziemy dużo mądrzejsi właśnie po tych sparingach. To, co chcieliśmy jeszcze powiedzieć, to chwilę dosłownie podyskutować na temat prawdopodobnej formacji, bo to też jest ciekawe. Ostatnie lata głównie graliśmy 4-2-3-1 za ostatnich trenerów. Albo 4-4-2. Albo 4-4-2, no raczej takie klasyczne ustawienia. Tutaj za Paulo Souzy widzimy zupełną nowość, bo przejście z trójki na czwórkę obrońców w zależności od tego, czy atakujemy, czy bronimy. Trójka w ataku, czwórka w No właśnie ofensywie. to jest ciekawe, bo ja jakbym miał obstawiać w tym momencie, to myślę, że będziemy grać w ataku ustawieniem trzech obrońców, piątka pomocników i dwójka napastników z tymi właśnie wahadłowymi po boku.
A w obronie obstawiałbym, że będziemy się bronić 4-4-2, czyli dwóch napastników zostaje, jeden z wahadłowych zbiega na bocznego obrońcę, jeden z trójki środkowych zbiega na drugiego bocznego obrońcę i wtedy właśnie takim ustawieniem bronimy. Tak graliśmy na tym zgrupowaniu i to było widać. Natomiast w tym ustawieniu podoba mi się to, że jest ono właśnie elastyczne bardzo mocno. I w tym ustawieniu można mocno pokombinować, jeżeli chodzi o te formacje właśnie defensywne, formacje ofensywne, przejście z obrony do ataku albo z ataku do obrony, tak, po stracie piłki. Więc myślę, że takim ustawieniem zagramy. Nie wiem, jak ty uważasz, ale na pewno trener Paulo Sousa będzie próbować takiej formacji na najbliższych meczach towarzyskich. To jest najbardziej prawdopodobne, że zostanie przy tym, co już próbuje wprowadzić, bo teraz już w ogóle nie ma czasu na zmiany. Gdyby na Euro pojechał Jacek Góralski i Krystian Bielik, no to duża szansa, że zagralibyśmy jednak dwójką defensywnych, takich bardziej defensywnych pomocników, właśnie być może w ustawieniu 4-2-3-1 z Zielińskim przed nimi. Tak się nie stanie, wiemy, że ci zawodnicy są kontuzjowani, rozmawialiśmy o tym ostatnio. Także ja myślę, że zostaniemy przy tym ustawieniu, które jest teraz, szczególnie, że w kilku miejscach ono wyglądało naprawdę dobrze. Mnie się rzuca w oczy przede wszystkim współpraca Bereszyńskiego z Jóźwiakiem, która w trakcie ostatniego zgrupowania wyglądała naprawdę solidnie. Także no raczej większych zmian tu nie przewiduję. Raczej to będzie kwestia korekcji w trakcie meczów, w zależności od tego, jak się te mecze będą układać. Znaczy większych zmian w formacji nie przewidujesz. Formacji, tak, w cudzysłowie, w takiej taktyce właśnie wyjściowej. Właśnie najwięcej korekcji przewiduję już w zależności od tego, co będzie się działo na boisku, co też widzieliśmy zresztą po ostatnich meczach. I cieszy mnie to, że mamy tą możliwość grania tymi trzema napastnikami, w sensie, że oni mogą być na boisku razem i że się da w ten sposób grać i całkiem nieźle grać. I to właśnie pokazało ostatnie zgrupowanie. O tym też już ostatnio mówiliśmy, więc nie ma się co powtarzać. Ale to właśnie w kontekście formacji może być ważną rzeczą. Natomiast raczej już, no, w sumie trochę mam nadzieję, że nie będzie większych zmian, bo potrzebujemy czasu, żeby zaadaptować się do tego pomysłu, który już zaczął wprowadzać Paulo Sousa. No, na pewno czasu jest mało i to jest coś, co każdy kibic reprezentacji wie. Natomiast ja patrzę z optymizmem na to Euro, dlatego że mamy naprawdę solidnych zawodników i no, polska reprezentacja zawodziła już wiele razy nas, jako kibiców. Ale ja wierzę w projekt pod tytułem Paulo Sousa. Dobrze, że wierzysz. No, chyba nic innego nam nie pozostało. Trochę głupio by było, gdybyśmy teraz już darli koty. Nie tak się mówi? Dobrze mówię? No, generalnie, gdybyśmy teraz już Wieszali psy. negowali, tak, no właśnie, wieszali psy. Różnie to można nazwać, ale ja też liczę na to, że się pozytywnie zaskoczymy i trzeba wierzyć, że po prostu ten czas, który jest bardzo ograniczony, Paulo Sousa wykorzysta w najlepszy sposób i myślę, że też jeszcze będzie o tym okazja do dyskusji. Na pewno największa, może najlepszy moment to będzie właśnie, będą te sparingi, które nam, no, powiedzą taką już bardzo bliską ostatecznej wizję kadry na Mistrzostwa Europy. Dobrze, chyba na dziś tyle. Nie będziemy się już rozgadywać. Nie będziemy się rozgadywać, ale przypominamy Wam o naszych kanałach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Możecie nas sprawdzać w tamtych miejscach. Jeżeli jesteście ciekawi, co dzieje się w światowym futbolu, zapraszamy Was na cotygodniowe odcinki O tym się mówi, które wrzucamy zawsze w poniedziałek na naszego Facebooka. Ostatnio też zaczęliśmy wrzucać na YouTube'a, więc tam też Was odsyłamy. Dziękujemy, że byliście z nami. Dzięki, że przesłuchaliście naszego odcinka do końca. Żegnamy się z Wami już. Tak, dajcie znać, co wy sądzicie generalnie o naszej kadrze. Jak to widzicie? Jak widzicie nasz występ na Mistrzostwach Europy? Czy wyjdziemy z grupy, czy może zejdziemy jeszcze dalej? I kto będzie w podstawowym składzie, jeżeli chodzi o napad? Tak jest. No a tymczasem żegnamy się. Trzymajcie się. Do usłyszenia do następnego odcinka. Pamiętajcie, żeby pozostać. Z piłką na ty. Na razie, cześć.